Policja od wielu lat prowadzi przeróżne kampanie namawiające, promujące używanie elementów odblaskowych. To były kampanie prowadzone głównie wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dzieciach przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i w drugiej kolejności kampanie te były nakierowane bardzo często do tak zwanych seniorów, czyli osób już w podeszłym wieku, które poruszają się po naszych drogach. To wszystko spowodowało, że tych odblasków w rękach społeczeństwa, w rękach potencjalnych uczestników ruchu drogowego jest już cała masa. To są dziesiątki bądź też setki tysięcy. Poza ruchem zabudowanym powinniśmy tych odblasków używać. Wpisujemy się jak najbardziej te wszystkie działania, które po raz kolejny będą namawiać do używania tego odblasku, pokazując, jak jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak wiele korzyści chociażby mały odblask przynosi dla bezpieczeństwa osoby pieszej, osoby, która nosi ten odblask. Odblask to jest takie rozwiązanie, które to bezpieczeństwo w bardzo dobry sposób poprawi. Mimo odblaskach tej wielkości. Niewielkie elementy odblaskowe, które w różny sposób możemy na naszej odzieży umieścić lub też na elementach, które mamy ze sobą, przypiąć do torby, do parasola. Są mi szkoły takie, że osoby, które wyprowadzają psy, stosują odblaskowe smycze i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy byli jak najbardziej widoczni, żeby te odblaski dawały nam ten komfort poruszania się po drodze. Badania prowadzone na drogach wskazują, że osoby, które nie używają żadnych elementów odblaskowych, w świetle świateł mijania są widoczne przez kierującego z odległości około 30-35 metrów. Natomiast zastosowanie takiego odblasku, takiej wielkości mniej więcej, więc to jest kilka centymetrów kwadratowych, powoduje, że te osoby są widoczne z odległości ponad 100 metrów. Więc jeżeli przyłożymy do tego prędkość jazdy danego pojazdu, no to nie ma co ukrywać, dajemy sobie szansę przeżycia. Dajemy temu kierowcy też szansę, aby on mógł w porę nas zauważyć i zareagować,